Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszny sernik na zimno, cytrynowy w kropeczki. Zapraszam do oglądania. Rozpoczynamy od przygotowania galaretki. Do miseczki wsypujemy jedną galaretkę cytrynową i wlewamy 250 ml gorącej wody. Mieszamy do momentu rozpuszczenia się galaretki. Rozpuszczoną galaretkę przelewamy do formy. Moja forma ma średnicę 20 cm i wysokość 8 cm. Galaretkę studzimy, a następnie wkładamy do lodówki do całkowitego stężenia. Kiedy galaretka stężała, przygotowujemy sobie masę cytrynową w kropeczki. Bierzemy średniej wielkości naczynie, wsypujemy jedną galaretkę cytrynową, wlewamy 200 ml gorącej wody. Mieszamy do momentu rozpuszczenia się galaretki. Dodajemy 3 łyżki kwaśnej śmietany 18-procentowej. Mieszamy. Dodajemy 250 g półtłustego twarogu. Wsypujemy 1 łyżkę cukru waniliowego. Blendujemy. Dodajemy 2 łyżki cukru pudru. Dwie łyżki suchego maku. Ja mam mak zmielony. Oraz skórkę otartą z jednej cytryny. Mieszamy. I masę sernikową w kropeczki przelewamy do formy z galaretką. I wkładamy do lodówki do całkowitego stężenia masy sernikowej. Serniczek w kropeczki gotowy. Wyjmujemy go z formy, żeby łatwiej nam było wyjąć z formy. Możemy na chwilę włożyć formę z sernikiem do ciepłej wody i wyjmujemy z formy ostrożnie. Serniczek gotowy. Teraz serniczek możecie pokroić, podzielić się nim z rodziną i przyjaciółmi. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.